Mamy telefon i to nie od byle kogo. Halo, halo, z kim rozmawiamy? Siemano, siemano, Szachta z tej strony. Witamy Szachta serdecznie. Siemano Crazy, siemano Buła. Dzień dobry. Słuchaj, mam do ciebie pytanie, Bułka. No. Skończyłeś mnie zaczepiać w internecie? No na tyle, na ile, co? Nie? Na ile tak? Jeszcze nie będziesz ty mnie zaczepiał, to myślę, że na razie tak. Ale słuchaj, czy ja ciebie zaczepiałem, kurwa, ja ciebie w ogóle nie zaczepiałem, wyjaśniliśmy sobie parę kwestii, kurwa, na gali, a potem cały czas pierdoliłeś na mój temat, wszędzie w swoich, kurwa, wywiadach robiłeś największe, kurwa, wyświetlenia na moim nazwisku, kurwa, gdzie próbowałem się z tą skontaktować, kurwa, przez dwie osoby i do tej pory się z tą nie skontaktowałem. Czemu się ze mną nie skontaktowałeś? Jak jesteś charakterny, po czemu nie porozmawialiśmy normalnie? Bo wydaje mi się, że nie mamy o czym rozmawiać, ale na swoją obronę w tym temacie, co ostatnio się śmiałem, przez cichego chyba, bo przez pierwszego kolegę mówiłem, żeby nie wysyłał mojego numeru, a drugi raz chciałem zadzwonić. Słuchaj, czekaj, przez pierwszego kolegę miałem się do ciebie na Instagramie odezwać. Odezwałem się do ciebie na Instagramie, bo byłeś z rodzinką gdzieś tam. No. Z szacunku odezwałem się do ciebie na Instagramie, to nawet do tej nie, dogrzebałem się teraz do tej rozmowy, ale słuchaj, poczekaj, daj mi dokończyć. Nawet teraz zobacz wywiad z Cichym, bo Cichego zaczepiałeś, żebyśmy zadzwonili. Ja chciałem do ciebie zadzwonić, tylko z Cichego numeru, bo nie jest, wiesz. Później nie chcę tej rozmowy dalej. No dobra. No teraz, ale dla mnie to nie jest priorytet do mnie zadzwonić. Wydaje mi się, że nie mamy dużo do powiedzenia. No dobrze, ale mieliśmy, bo sobie wyjaśnić. No dobra, to dzwonisz, to gadajmy. Słuchaj, no to gadajmy. Rękę sobie normalnie podaliśmy na gali, a potem cały czas przyśmiewczo, kurwa, gadałeś na mój temat, kurwa. No. Na każdym, jakim kurwa był wywiadzie, przyśmiewczo gadałeś na mój temat. No. Potem się zasłuchaj, a czemu chciałeś ze mną się bić w K1, a potem stwierdziłeś, że już. W ogóle nie chcesz się z tobą bić, bo wydaje mi się, że nie jest to dla mnie ciekawe rozwiązanie. No teraz już masz swoje, to wiadomo, już. A druga sprawa, czemu nie chciałbym się bić z tobą w K1? Bo jak chcesz się bić, to ja chcę dyktować warunki. Ale to nie chodzi o to, czy ja chciałem się kurwa z tobą bić, czy ja powiedziałem coś, czy jak się z tobą bić? Sam w twojej kibice powiedzieli, że masz się ze mną bić, kurwa. A ty powiedziałeś, że możesz się bić tylko i wyłącznie ze mną w K1. Czemu powiedzieć, że ja czemu nie mogę? Że tylko w boksie, przepraszam, to czemu nie mogę się bić ze mną w K1? Ale poczekaj, bo gadamy o tak abstrakcyjnej rzeczy teraz, że nie mamy się bić, ale mielibyśmy się bić, kurwa. Jeżeli... No nie, bo teraz nie mamy się bić, mówię, że na tamta pora, początki te, kurwa, już ile minęło tego wszystkiego, ile się mleka wlało, kurwa. No dlatego, chodzi o to, że normalnie rozmawialiśmy, a potem, kurwa, cały czas mi zaczepiałeś przy śmiechu, kurwa, na mój temat, kurwa, gadałeś cały czas, bo wiedziałeś, że na moim nazwisku zrobisz wyświetlenia i robiłeś wyświetlenia, kurwa. No nie rób siebie tu jakiejś dody w internecie, że ja nie robię, w internecie. To nie chodzi o to, tylko sam mówiłeś o tych wyświetleniach, kurwa, że nawet większe wyświetlenia zrobiły, jak komentowałem walkę Szachty, niż sam wywiad Szachty, kurwa, sam o tym mówiłeś, kurwa. No i co? No i tak było, No i tak było, no to czemu się ze mną nie skontaktowałeś, kurwa, chciałem normalnie z tobą porozmawiać, kurwa, z szacunkiem, sobie normalnie rękę podawaliśmy na gali, a potem cały czas prześmiewczo gadałeś na mój temat, czemu ze mną się nie skontaktowałeś, kurwa, i czemu nie rozmawialiśmy? Chcesz, żebym odpowiadał, to musisz mnie dopuszczać do słowa, ponieważ dostaję dużo rozmów, jak ty się wypowiadasz, jak mnie nie ma i nie jesteś taki, kurczę, miły kubuś, jakiego teraz zgrywasz, nie? Ale jeszcze raz, co ty pierdolisz, ja się wypowiadam na twój temat, ja się na twój temat, chłopie, sobie podawaliśmy, kurwa, rękę, ja się na twój temat się nie wypowiadam, nikomu, kurwa. Do teraz? Dalej nic? Teraz to już jest druga sprawa, bo kurwa, jak się ze mną nie chcesz skontaktować, kurwa, no to jak mam do ciebie, kurwa, dotrzeć? No to teraz... Teraz już mam wyjebane, tak naprawdę, bo chciałem wiedzieć, dlaczego, kurwa, nie chciałeś się ze mną bić w K1. Ale to poczekaj, to, że dla ciebie... Ale dlaczego nie chciałeś bić ze mną w K1? Powiedz mi tylko w boksie, dlaczego? Ja nie chciałem z tą walki, dlaczego chciałeś się bić tylko ze mną w K1? Nie chcę się z tobą bić. W ogóle nie chcę się z tobą bić. Ale chciałeś się ze mną bić, chłopie, kurwa, twoi fani ci zadawali pytania. Stary, napisałem 10... Nie tak stary. Kurwa, na to pytanie, kurwa. Ale to nie przerywaj. Słuchaj, hipotetycznie miałem 10 nazwisk potencjalnych warg, o które dostałem zapytanie. Najwięcej było ze mną, najwięcej było na mnie, no. Nie, to jest twój narcystyczne podejście. Skąd ty wiesz, jakie było najwięcej? Najwięcej w komentarzach było, kurwa, jak będziemy rozmawiać, że ja mówię i ty też, to nigdy nie dojdziemy do sedna. Słuchaj, najwięcej było w komentarzy, żebym się z tobą w ogóle nie bił. A zrobiłem sobie takie, kurczę, na zasadzie tego pytania, czy tam pytania-odpowiedź o 10 potencjalnych kandydatów, a z faktu, wyskoczyliście na konferencji, kurwa, urka-burka, ale kurka-burka. Ale jak ja będę kończył zdanie, to by było łatwiej, nie? Dlatego, jeśli miałbym podejmować z tobą walkę, to na moich zasadach, ponieważ... Nie byłeś chyba jedynym nazwiskiem, które w ogóle nic by nie wnosiło. Całą resztą bym się dostosował, bo olewam to, jeżeli jest to dla mnie progresywne. Ale jak by nic nie wnosiło? Teraz siebie gwiazdę, kurwa, robisz, bo Denisa pokonałeś, to kurwa wielka gwiazda, a tak to chodziłeś po wszystkich federacjach Bartek, i prosiłeś, kurwa, Bartek, walkę. Bartek, kurwa, Bartek, no mów, Denis się sam pokonał. Nie, była go no pokonał. Denis się sam pokonał. Tylko kurwa z siebie potem robi po tej walce, kurwa, chuj wie kogo, chuj wie kim by był, kurwa. Wręcz przeciwnie, dalej uważam, że do wszystkich, dalej... Słuchaj, się dostosuje, ponieważ mi będzie zależało na tej walce. Jeżeli miałbym dobę... Wiesz, że ja do ciebie normalnie podchodziłem, kurwa, podaliśmy sobie, kurwa, rękę, na drugi dzień nawet się, kurwa, witaliśmy. A ty, kurwa, przez miesiąc albo półtorej, kurwa, cały czas prześmiewczo, cały czas mi, kurwa, szpileczkę bijać. Cały, kurwa, ja czas. Gdzie ja na wywiadzie powiedziałem, że ja nic do ciebie, kurwa, nie mam. Powiedziałem na tym wywiadzie, co komentowałeś, kurwa. Słyszysz mnie? Tak, Szacha, słyszymy cię doskonale, natomiast ja mam pytanie, skoro Buła nie chce z tobą walczyć, to jak ty chcesz to wszystko rozwiązać w takim razie? Poczekaj, jeszcze druga sprawa. Nie, to się wszystko dzieje w twojej głowie, bo ja się dwa razy tylko w internecie do tego odniosłem.
Bo jest, no jak dwa razy się odniosłeś, jak ty na każdym kurwa wywiadzie i na każdym swoim filmiku na mój temat gadałeś, kurwa. To były dwa filmiki? Jeden komentując bezpośrednio wywiad, bo dotyczył też mnie, i drugi o zawodników. Więcej ci nie ma, to twoje wybujałe ego mówi, że cały czas jesteś ty, wszystko nie, ty. Nie. Dobrze wiem, że tak nie jest, kurwa. Mieliśmy normalnie porozmawiać, kurwa, i się nie odezwałeś i dlatego nie mam do ciebie, kurwa, nie mam dlatego do ciebie szacunku, dlatego, że nie potrafiłeś, kurwa, ze mną się skontaktować, chciałem do ciebie normalnie, z tobą normalnie porozmawiać, że dlaczego ty, kurwa, tak prześmiewczy, kurwa, sposób na mój temat gadać, gdzie, kurwa, chcesz... Uważasz, że sytuacja nie była śmieszna, żebym nie mógł się z tego naśmiewać? No, ale słuchaj, wywiad mój był śmieszny? Gdzie wywiad? Czemu twierdzisz, że wywiad był mój śmieszny? No, odnosząc się do całej sytuacji, której kurczę... A czemu się nie odnosić do tego, że powiedziałem, kurwa, że nic do ciebie, kurwa, nie mam? Czemu do tego się nie odniosłeś? Co? Bo źle by to już wyglądało, kurwa, bo wiesz, że jestem hejtowany, kurwa. Bo ale ja mam to więcej. Jesteś hejtowany. Ale to była teraz, sytuacja, już, która kurwa, dotyczyła mnie, teraz. Więc ją zakończyliśmy i tyle. I dalej, tak. Dalej to już twoje wybujałe ego mówi o tobie, o miesiącu, o wszystkich wywiadach. Słuchaj, mam ci znaleźć wszystkie urywki, co na mój temat przez 4 miesiące gadałeś, kurwa, na każdym wywiadzie, na każdym twoim, kurwa, nie wiem, czy gadałem na wywiadzie, ale na wywiadzie odpowiadam na pytania, więc nie jest ale prześmiewczo, tak... za każdym razem prześmiewczo. No wybacz, że kurwa śmiesznie nie ta sytuacja, nie? Ja mam tylko kończąc tę rozmowę, bo to jeszcze pewnie będzie się ciągnęło długo. Czy ty udostępniłeś jakieś memy związane z Szachtą? Nie, memy nawet darowałem, kurwa, bo to już było też niesmaczne. Kurwa. A, no jest jak nie, kurwa, w wywiadzie jak nie ten. Co ten twój wywiad, kurwa, co komentowaliśmy. Ale dalej to jest jeden komentarz wywiadu. No jest dla mnie to skój śmieszne, kurwa. Te środowisk, kurwa, i no kurwa będę się z tego śmiał, bo jest to kurwa komiczne, no. Ale co jest komiczne? Cała ta sytuacja, kurwa. Pierwsza, kurwa, napinko, środowisk, kurwa, łódka, burka, kurwa, ludzie z podwórka, a później... kurwa, przepraszam, kurwa, to nie tak, kurwa, się teraz mi śmieją. No, kurwa, skłonię to śmieszne, kurwa. Ej, przez 2 lata skamlałeś o walkę, kurwa, na każdej gali. Ale to dalej mówisz o sobie, czy kurwa, o czym teraz? O tobie mówię, kurwa, przez 2 lata chodziłeś, kurwa, prosiłeś się o walkę, a teraz, kurwa, wygrałeś z Denisem i wielka gwiazda, kurwa, jesteś ten. Słuchaj, ja nie prosiłem się o walkę, tylko o, kurwa... Kto tu ma większego, kurwa? Co tu ma większego? Wyjaśnij sytuację, stary, nie ja się wyciągnąłem w tej, kurwa, komentarzu, że ja tu odmówiłem walki. Wyjaśniliśmy swoje, kurwa, i tyle. I dalej, kurwa, jeżeli zależałoby mi na tych wyświetleniach, mógłbym się pastwić nad Denisem, gdzie jest teraz bezbronny i, kurwa, i faktycznie znienawidzony, ale daruję sobie... Ale to tak robiłeś, ale to tak robiłeś do czasu, tak robiłeś, no co ty pierdolisz, no, tak robiłeś. Dotyczyło to jeszcze mnie, zakończenie walki, cała otoczka, okej, a teraz jest bezbronny, więc tak, nie pastwić się nad nim.